Witajcie w piątek. Witam się z wami taka sotenie bez powodu. Idę dzisiaj do dentysty w zasadzie do gabinetu, natomiast zabieg wykonuje nie dentysta, tylko higienista, prawda? Tak się to nazywa, tak. Idę dzisiaj na czyszczenie zębów przedślubne, także nażarłam się przed chwilą czekolady, bo przez najbliższe 3 dni nie będę mogła ani kęsa. Ale jakby chciałam zacząć od tego właśnie, co będę robiła, żeby poprawić jakoś swój wygląd do ślubu. Natomiast pojawił się ciekawszy temat. Wróciłam do domu i została mnie ogromna niespodzianka i zaraz wam pokażę, co to takiego. Tutaj mam już karteczki zebrane do kupy, więc to nie będzie aż taka niespodzianka. Dla mnie chodzenie po różnych częściach mieszkania w poszukiwaniu tego, co przygotował Andrzej, było nie lada niespodzianką i czymś takim bardzo wesołym. No ale przechodząc do rzeczy, poczekajcie, odwrócę sobie kamerę. Przyszłam. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to taka kartka. A potem była kolejna kartka. I kolejna kartka. Dalej chce mi się śmiać, jak na to patrzy. Ale patrzę, jaka dokładność, nawet wskazana odpowiednia szuflada. Jej! W końcu dołączę do burżujskiej rodziny jabłkowej. Ekstra, mega się cieszę. Nowy telefon, czerwony, najładniejszy. To jest model 11, prawda? Tak. Mega się jaram. Boże, w końcu będę chodzić z jabłuszkiem. Nie to, że jakoś specjalnie mocno chciałam. Jeszcze jakiś czas temu powiedziałabym, że nigdy nie przejdę z Androida na jabłko. Ale pan konsumujący posiłek ma telefon z nadgryzionym jabłkiem. No i dałam się przekonać. No. Na maksa się cieszę. Sztos. Zaraz będę wszystko przerzucać. Muszę zrobić porządki na starym telefonie, przejrzeć wszystkie zdjęcia, podrukować to, co chcę zachować, usunąć to, co można usunąć. Także akurat będę miała mobilizację do zrobienia porządków. Ekscytuję się na maksa, zaraz pewnie przełożę tu kartę, chociaż jeszcze muszę kupić sobie kejsik. Więc pewnie wracając od dentysty przelecę przez galerię mokotów, żeby kupić sobie jakieś ładne ubranko dla tego gagatka. To tyle z mojego chwalenia się tym oto cudem. Zobaczymy się pod gabinetem dentystycznym, stomatologicznym. O. Zaraz 17, jesteśmy już na Łowickiej. Andrzejek mnie oczywiście przywiózł. Andrzejek idealny. Tak, Andrzejek mnie przywiózł. Zaraz pokażę wam, dokąd zmierzam. Chociaż już chyba wspominałam, że to będzie Uśmiech Zdrowia. Są dwie placówki, na Łowickiej i na Wilanowskiej. Wszyscy specjaliści pracujący w tym gabinecie są świetni, ale oczywiście najlepsza jest siostra Andrzeja. Także gdybyście szukali okrutnie dokładnego stomatologa, który jak będziecie w najgorszej sytuacji, to będzie się po prostu starał do ostatniego tchnienia, żeby wam te zęby ratować, no to polecam. Jakby jest to usługa warta absolutnie każdych pieniędzy. Prawda, Andrzeju? Mhm. Nie ma. Na pewno nie ma drugiego tak dokładnego specjalisty jak Ania. Także bardzo polecamy. Ja dzisiaj będę w rączkach kogoś innego. Wydaje mi się, że ten pan nazywa się Bartek. Już miałam okazję się z nim kiedyś spotkać, bo właśnie asystował Anuszce. Także jestem przekonana, że będę w dobrych rączkach. No ale tak. Takich rzeczy lekarze wam nie wykonują. Chociaż to nie jest tak, że taki higienista to jest osoba w trakcie studiów na przykład, albo coś takiego? Nie, no ma ukończone jakby
nie wiem jak nazwać, szkołę taką krótszą, nie? Trzeba by to skonsultować na z Anią. Na asystenta czy na higienistę, to też musisz w szkołę, chyba tam dwuletnia jest. Ania jest tu specjalistą, więc nie będę się wdawać w szczegóły, może żeby nic nie pokręcić. W każdym razie, o, jesteśmy już na miejscu. I będzie działa się magia. Nie będę, słuchajcie, mogła jeść kolorowych rzeczy przez najbliższe parę dni, ale na pewno będzie warto. No i jestem po wizycie, więc może jeszcze raz wrócę do tego uśmiechu zdrowia i coś niecoś wam opowiem. Oczywiście no najlepszym lekarzem jest tam Ania Berowska, wcześniej, teraz Karolak, także jakby ktoś potrzebował, to polecamy doktor Karolak. Doktor Zakrzewska, z którą miałam styczność, też super. Doktor Budniak jeszcze była wcześniej, natomiast chwilowo jest chyba nieobecna. Też świetny specjalista. No i teraz miałam okazję w trochę innej sytuacji mieć styczność z panem Bartkiem, bo wcześniej zdarzało mi się już go spotykać w momencie, kiedy asystował Ani podczas naszych wizyt. Dzisiaj to on zadbał o moje zęby, było bardzo miło, było bardzo sympatycznie, wszystko mi bardzo fajnie wytłumaczył. Te brednie, które czytałam w internecie, to brednie, nie muszę się aż tak długo pilnować z tymi kolorowymi rzeczami. Oczywiście nie mogę jeść teraz żadnych kwaśnych owoców, generalnie kwasy nie służą. Przez najbliższą dobę no, unikam wszystkiego, co jest jakkolwiek barwione, ale w internecie czytałam, że trzeba tak bardzo na to uważać aż 3 dni, a pan Bartek powiedział, że no aż tak to nie było wybielanie. Także tak naprawdę jak będę uważała tak bardzo przez dobę, a jakby w kolejne dni już będę jadła posiłki takie, wiecie, może jeszcze w razie czego unikające tych buraczków, to już sobie mogę normalnie funkcjonować. Zabieg był bezbolesny, poszło no sprawnie, chociaż w sumie trochę tam siedziałam z jakieś 50 minut jakoś tak, no okazało się, że nie jest ze mną tak źle, scaling tak naprawdę nie był potrzebny. Wypiaskowaliśmy zęby, śmieszne to było uczucie, wypolerowaliśmy je, no i potem miałam fluoryzację, to było strasznie śmieszne, bo dostałam taką, no nie wiem jak to nazwać, takie coś, to co się wkłada do buzi, takie jakby, nie wiem, gąbeczki, i tam było napsikane tym fluorem. Pierwszy raz miałam fluoryzację w taki sposób, to było dla mnie fascynujące i pieniłam się, jakbym miała wściekliznę, strasznie śmieszne to było, ale w sumie bardzo szybki zabieg, bo wystarczyło, że trzymałam to w buzi minutę, potem mogłam to wypluć. Resztki można przełknąć, spoko, nic nie grozi. To, co mnie przeraziło, to to, że po tym piaskowaniu pokazały się moje odwapnienia, które mam od picia dużej ilości coli. Także jakby cola I love you, ale musimy się rozstać. I to tak bardzo mocno, dlatego że no mam ich na tyle dużo, że po prostu dla moich zębów byłoby to niebezpieczne. Tutaj dyskutowaliśmy z panem Bartkiem, że jakby Ania to zobaczyła, to bym dostała OPR za te odwapnienia. Także no, z kolą się żegnam. Ogólnie mam poczucie, że moje zęby stały się trochę jaśniejsze. Nie wiem, na ile faktycznie tak jest, a na ile jest to kwestia tego, że tak mi się po prostu wydaje. Białe nigdy nie będą, bo nie mam takiej kości, ale tak. Pan Bartek się postarał i wszystko mi tam pięknie podoczyszczał. Także wiecie, w tym świetle takim typowo z gabinetu, no to w ogóle było dużą różnicę. Widać nawet tak, wiecie, po prostu jak gapiłam się w lusterko. Taki zabieg kosztuje w Uśmiechu Zdrowia 300 zł. No i polecam wam serdecznie usługi tego gabinetu, a przy higienizacji usługi pana Bartka, bo wszystko przebiega sprawnie, miło i sympatycznie. Tak. To tyle z reklamy miejsca, gdzie pracuje siostra Andrzeja, ale jakby, no serio, jest to miejsce, które z czystym sercem, sumieniem mogę polecić absolutnie każdemu. A teraz przechodzimy do rzeczy przyjemnych, czyli jedziemy do galerii kupić opakowanko dla mój nowy telefonik, który jest prezentem od mojego wspaniałego już zaraz męża. Andrzeju, nagrywam cię. I tak, pewnie założę sobie jakieś szkiełko, bo jestem środką, kupię sobie jakieś opakowanko ładne, już nie mogę się doczekać, wrócę do domu, to na pewno od razu wszystko przełożę
i muszę się nauczyć obsługi, bo podejrzewam, że nie będzie to dla mnie takie proste po tylu latach życia z Androidem. No, to zrobimy jeszcze pewnie jakieś szybkie zakupy spożywcze. A jutro idę na ślub. Córka mojego kolegi z pracy wychodzi za mąż i dostaliśmy takie grupowe zaproszenie jako zespół, więc oczywiście no, nie byłabym sobą, gdybym nie skorzystała. Uwielbiam śluby, na wszystkich płaczę, nawet jakbym tak randomowo weszła na ślub obcych mi ludzi do kościoła, to też bym płakała. Uwielbiam takie uroczystości, także no nie może mnie tam zabraknąć. Andrzej, jak to Andrzej, kochany człowiek, pojedzie razem ze mną, żeby mi potowarzyszyć. Boże, złoty chłop mi się trafił. Ale tuta na ludzi. No. Tutaj macie Andrzejka, który zaprezentuje piękne ciasteczka. Damian, nasz sąsiad, ma dzisiaj urodziny, więc taki symboliczny gościk. Mam już opakowanego mojego iPhone'ka, ale później wam to pokażę. Teraz szybkie wręczenie ciastek. I jedziemy gdzie? Do Biedronki. Do Bezdomki. Nakryty na przewinienie. Prawda. Wiesz, ciastko zamiast rozkładać zakupy. Moja zasła. Andrzej dostał ciastko od Damiana. Ma farta, dlatego że po piaskowaniu nie mogę jeść takich owoców, więc oba kawałki będą dla niego. No. Karma! Jest jagodą. Dobra, ja się biorę za wypakowanie naszych zakupów. Trochę tego jest i zaraz wam pokażę, jaki case na telefon wybrałam. No i mam już mój telefon opakowany. Zaraz się będę przerzucać. Wybrałam przezroczystego case'a, takiego, który ma takie poduszeczki tutaj na rogach. Chciałam, żeby było widać kolor, który jest bardzo ładny. Mam też tutaj szybkę ochronną, przy okazji szybkę w swoim telefonie zmienił Andrzej, ale to, że zrobiliśmy to jakby od ręki wszystko w galerii handlowej, było jedną z naszych gorszych ekonomicznych decyzji. Wydaliśmy na to sporo kasy. Zdecydowanie za dużo. To był błąd, bo więcej go nie powtórzymy. No, więc dziękuję wam bardzo za dzisiejszy dzień i do zobaczenia w kolejnym vlogu.